Dlaczego tak na mnie patrzysz? No, tak jak przed chwilą. Nie wiem, co to było, ale mnie to zmroziło. O czym myślisz, jak tak na mnie patrzysz? Myślisz, że nie wiem? Co? Myślisz, że nie wiem? Jesteś w świetnej formie. Zawsze uważałam, że pijacy brzydną. Ale jak widać, się myliłam. Wolałabym, żebyś zbrzydł. Ale nie, nic z tego. Od kiedy pijesz, wyglądasz jeszcze lepiej. Masz ten dystans, ten szczególny dzień. Byłeś idealnym kochankiem. Idealny partner do łóżka. Pewnie dlatego, że było ci to całkowicie obojętne, prawda? Milczenie tu nic nie pomoże. Milczenie tu nic nie pomoże! Nie możemy w tym domu tak wrzeszczeć. Ściany mają uszy. Dlaczego ja jestem taka wredna? Bo umieram z zazdrości, usycham z tęsknoty, Brick. Wiesz, jak ja się czuję? Wiesz, ja się czuję jak kotka na gorącym, blaszanym dachu. Ja poza tobą nie widzę żadnego faceta, nawet z zamkniętymi oczami. Ja widzę tylko ciebie. Dlaczego mnie zbrzydniesz? Dlaczego się nie rozstyjesz albo cokolwiek? Nie mogę. Błagam cię. Błagam. Popatrz na mnie. Zobacz mnie taką, jaką widzą mnie inni. Inni mnie pragną. Oglądają się za mną na ulicy. U Alice na przyjęciu najpiękniejszy koleś polazł ze mną na górę i chciał wejść do damskiej toalety. Nie dałam mu, bo nie jestem krytynką. Zresztą ja nie mam zamiaru dać ci żadnego pretekstu do rozwodu z powodu zdrady. Trzeba siedzieć na tym blaszanym dachu. Gdzie ja położyłam papierosa? Wiem. No wiem. Wiem, gdzie popełniłam błąd. Tak, to był błąd, że ja ci powiedziałam o tej historii ze stripperem. W ogóle ci nie powinnam mówić. Rick. Skipper jest trupem. A ja żyję. Słyszysz? Kicia Megi żyje. Ja byłam w Memphis u lekarza, u ginekologa. Zrobił mi wszystkie badania. I gdybyśmy tylko chcieli, to nie ma żadnego pretekstu, żebyśmy nie mogli mieć dziecka.